Dzień dobry. Witam z Chorwacji, z Rogoźnicy. Dzisiaj zmiana pogody. Pewnie słychać w głośniku, jak wiatrzysko strasznie mocno wieje. Garstka osób tam wypoczywa. Wiatrzysko wieje. A ja idę z żonką do piekarni, poświeżę pieczywko, zanim dzieci się obudzą. Witam jeszcze raz i zapraszam do mojej dzisiejszej przygody. Talking to the moon. Jakiś kościółek, żeśmy trafili. No, świętego Mikołaja. O człowieku, tutaj to urwek sprędzej byłby, a nie. Au. O, jakby tego dzwona, tego łańcucha do ciebie dosięgnąć, to by tu zadzwonił trochę. Ale ktoś tu przychodzi dzwonić, przecież ten... Dzwoni ten dzwon codziennie, po parę razy. Jakaś płyta nagrobna, czy co? Jakieś nagrobki, kurde. Znicze porozrzucane. Chyba to nagrobki takie. Ta chatka to chyba jest bardzo stara. My już po zakupach kupiliśmy melona, jakieś tam inne owoce. Mimo że wieje, tutaj na burze się ma, to jest nadal upalnie. Będąc w marinie, nie mogliśmy ominąć lodziarni Tornado, którą szczerze polecam. I takie oto pyszne lody o smaku lawendowym. Pierwszy raz takie jedliśmy. Bardzo dobrze smakują, naprawdę polecam. Pychota, prawda? Oczywiście. Burze z ulewnymi opadami deszczu nadają dopiero na godzinę 16. Mamy jeszcze kilka godzin do tej pory, ale nie wiadomo, czy się nie przesunie i nie zacznie wcześniej padać. Człowiek nie wielbłąd, pić musi. I to jest na każdą pogodę. Napój chłodzący. Ale dobrze smakuje. Smacznego i pozdrawiam. I słońce za chmurami jest. Zanosi się już naprawdę na deszcz. Jak ktoś chce sobie coś słodkiego zjeść na plaży, to wystarczy wejść w jakąś boczną uliczkę. Tylko pod drzewem leżą świeże spady. Takie owoce, które same spadną, to wiadomo, są najlepiej dojrzałe. Słodziutkie, świeżutkie, bez robaka. Pychota. Polecam. Możesz otworzyć, kochani, i pokazać? O, proszę bardzo, jak to ładnie wygląda. I o wiele lepiej smakuje niż te owoce kupowane w sklepie. Pychota. No i niestety, rzadko spotykane zjawisko pogodowe. Przynajmniej rzadko spotykane przeze mnie tutaj w Chorwacji. Pada deszcz. I to tak zgodnie z prognozą pogody, godzina by się zgadzała. W oddali słychać, gdzieś tam grzmi. Czyli przyjdzie pewnie burza na noc. Idziemy jeszcze nad morze, pożegnać się, zobaczyć ostatni raz, posmakować jego słodkiego smaku. A rano odjazd.
ale przykro. 2 tygodnie minęły jak z bicza strzelił. Wzięliście reklamówkę? Czekaj, tam. Tak naprawdę to wzięliśmy reklamówkę z Biedronki. Jedziemy na Szaberek jeszcze, na sam wyjazd, nakraść kilka kilogramów tych, jak one te mają? Figi. Figi. A co kurna? Janusze figów nie przywiozą do Polski? No. Trzeba kilka kilogramów zapakować do reklamówki. Na podróż będzie i będzie na kanapki, jak wrócimy. Dobra, dawaj, gdzie Darek? Gdzie to się skręcało? Gdzie to było? Które tu? A, to chyba tutaj gdzieś się skręcało. Jest. Dawaj. Dawaj torbę. Szkoda, że tego nie nagrałem. Taki próg jest na tym chodniku, jak się jedzie. Bym zęby stracił chyba. Ledwo się uratowałem, złapałem pion. Kurde, normalnie już widziałem czaszki w oczach. Ja to jestem dopiero. Na sam wyjazd jeszcze bym sobie rozwalił dziób cały. O kurde, teraz to już zalało mnie znowu całego. Ja już idę, jestem cały mokry. Czekaj, jeszcze ja. Telefon też mam cały mokry. Rozłożę ręczniczek z parasolem i się trochę poopalam. Łódkę na brzeg zepchnęło, zerwało cumę i na plaży, na której jeszcze dzisiaj pływaliśmy, stoi łódka. Dzień wyjazdu niestety, pogoda płacze za nami. Podjechaliśmy tylko na chwilę tutaj do centrum, do piekarni po świeże wypieki na drogę. Jedziemy, bo to szkoda czasu, deszcz pada. To na razie, życzcie nam szerokiej drogi. Tam w dole było widać zatokę w miejscowości Primoszten. Może następnym razem do Primosztenu przyjedziemy. Musi być tutaj ładnie, bo nie mogłem znaleźć też żadnego apartamentu w Primosztenie. Wszystko takie w zasięgu mojej półki cenowej było zarezerwowane już. Pierwszy raz widzę taki krajobraz po spaleniu, taki las. Wygląda jakby ta cała jakaś ciułka się spaliła. Szybko ogień przechodził, drzewa są po prostu okopcone na czarno, nie uległy całkowitemu spaleniu. Szok. Ogień doszedł do ulicy i to wszystko. Po drugiej stronie już jest zielono. Zjechaliśmy do miejscowości Benkowac. Będziemy tankowali sobie paliwko. Jeszcze trochę miałem ropy. Podolejemy do równego rachunku i tyle. 76 euro, 50 litrów, równiutko. Potencjalny zasięg 1122, czyli samochód nakarmiony do pełna. A teraz w tle widzicie Nowigradzko More. Odłączyło się część Morza Adriatyckiego i stworzył się nowy zbiornik. I za momencik wjeżdżamy na kolejny most łączący właśnie te morze Nowigradzko z Adriatykiem. Bungee jumping. O, tutaj te widoki są świetne. W Chorwacji jest pełno, ale to jak się jedzie autostradą, jest ich dużo.
jadę takimi bocznymi drogami, to właśnie jest tak, że tuneli jest mniej i się jedzie takimi zakrętasami. Kościół przy samej wodzie na skalę, a my wjeżdżamy do miejscowości Karlobag. Teraz tyle widzę. Gracka plaża. Oj, taka plaża to pewnie... tam nie podoba mi się już tutaj. Tylko wjechałem, już mi się nie podoba. Wszystko przy samej ulicy. Krótki postój na stację Sikusz. Rozprostowanie nóg. Jeszcze kilka fajnych widoków. Jedziemy, kochanie, cały czas jedziemy do przodu. Zobaczcie, jak tam jest na horyzoncie. Na horyzoncie góry łączą się z morzem. Teraz widać w oddali wyspę Rab. Byłem kiedyś na tej wyspie. No, kilka fajnych miejscowości można zobaczyć. Główne miasto wyspy, bardzo fajną ma starówkę. Rzut okiem na malowniczą wyspę Krk. Jadąc dalej wzdłuż wybrzeża, wjechaliśmy do miasteczka Seni. Oczywiście położone na samym brzegu Adriatyku. Skręć w lewo. Dobra, skręcę. I my wskoczyliśmy do tunelu prowadzącego do w kierunku Rijeki. Wyspę Krk objechaliśmy praktycznie dookoła. A teraz kierujemy się wzdłuż wybrzeża w kierunku Rijeki. Rijeka została jakieś 15 km. Też Rijekę po prostu tylko zostawimy bokiem. Nie będziemy zwiedzać kolejnej miejscowości, kolejnego miasta. Niestety nie mamy na to czasu. Jedynie co taki szybki rzut okiem na miasto zza szyby samochodu i tyle. Jakby ktoś pytał, jaka pogoda, to dawno nie padało, nie? Jak wcześniej były kilka ujęć, zrobiłem. Słonecznie było. Już zrobiło znowu gorąco. To teraz mijamy, przejeżdżamy przez Rijekę i znowu jest deszczowo i chłodnie się znowu zrobiło. A jadąc tą obwodnicą Rijeki, trasa A7, no to tak naprawdę nie było co pokazać, bo to jedzie obwodnica z drugiej strony miasta i wybrzeża w ogóle nie widać wcale.
się, jakby to było koniec Chorwacji, taka dzicz, w ogóle żadnych miasteczek. To jakieś dziwne uczucie, zupełnie inne. No i zwróćcie uwagę jeszcze na jeden szczegół, a w sumie to bardzo duża różnica. Kto zauważył, kto napisze pierwszy. No właśnie, tutaj jest już bardzo zielono. Nie ma aż tak dużo tych skał gołych, odkrytych, wysuszonych, spękanej ziemi od słońca, tylko jest już zielono. Liściaste drzewa dominują. Zupełnie inny krajobraz. Właśnie przekroczyliśmy przejście graniczne chorwacko-słoweńskie. I teraz znowu będziemy trochę w górach jechali. Jakby dawno tego nie było. Chociaż żeby ten deszcz już przestał padać, to będzie dobrze. Czy my jesteśmy na Wyspach Brytyjskich? Angielska pogoda? Nie. To słoweńskie odcinki górskie. No i niestety deszcz pada. Lato, kurde, jak w Polsce 3 tygodnie temu. Deszcz i zimno, 16 stopni Celsjusza. Masakra. Jedziemy już po autostradzie, ale jak widać, warunki nie są zbyt sprzyjające do szybkiej jazdy. Pogoda iście letnia. A tak w ogóle to się włączyłem, bo przekroczyliśmy kilka kilometrów temu ostatnią granicę na dziś. Granicę słoweńsko-włoską. Minęliśmy zjazd do Triestu i lecimy dalej w głąb Włoch. Trochę przy wybrzeżu będziemy przejeżdżali. Kto wie, dokąd jedziemy, ten wie. A kto nie wie, to się może domyśleć lub obejrzeć film dalej i zobaczyć. Wcześniej mówiłem, że pada, to teraz zobaczcie na to. Talking to the moon.